Powiem to jeszcze raz. Proszę nie rozpraszać. Nazywam się Kasia. Nie może od jeszcze raz co, bo mam na imię Kasia. Już powiedziała, zrobiłam błąd. Mogę jeszcze raz tak powiedzieć? Tak. W 2008 roku znalazłem w internecie, na stronie internetowej TPN-u taką informację, że TPN poszukuje wolontariuszy. Długo się nie zastanawiałem. Od razu zrozumiałem, że to będzie jakaś akcja dla mnie, z której będę mógł coś zrobić. Jest rewelacyjnie, tak? No jest bardzo dużo plusów, można wyliczać w nieskończoność. Na pewno zakwaterowaniem, miejsce, w którym się jest. Ja akurat mieszkam na Wandzie, czyli w samym sercu Tatr, w samym środku Narodowego Parku. Ten rok był rekordowy. Od lutego do listopada pracowało u nas 187 wolontariuszy. Łączny czas pracy tych wolontariuszy to ponad 1800 dni, a gdyby to przeliczyć na godzinę, to ponad 11 tysięcy godzin pracy ofiarowali ci ludzie na rzecz Tatrzańskiego Parku Narodowego. Często też ludzie się pytają o to, co my tak naprawdę robimy. Widząc nas z kilofami, pytają się, czy jesteśmy tu za karę, czy jesteśmy może osobami z Poprawczaka. A tak naprawdę nie jest, bo no, jednak tutaj wracamy, co świadczy o tym, iż jest to dla nas duża frajda, duża przyjemność. Pamiętam, kiedyś podszedł do mnie jeden turysta i powiedział mi takie pytanie, zapytał mnie o takie pytanie: proszę pana, jak powstały skały? Powie pan, ja mam to taką swoją własną teorię, że to wszystko, pokazuje tam na panoramę mniejszowieckich szczytów i tak dalej, że to wszystko to są meteoryty, a morskie oko powstało na skutek uderzenia jednego z nich. Moi kochani wolontariusze, trudno za pomocą liczb wyrazić to, jak jesteście dla nas ważni, ile znaczy dla nas wasza praca. Zapraszam wszystkich na wolontariat w przyszłym 2012 roku.